Biblia jest księgą jak żadna inna. Dla jednych ma moc inspirowania i nadziei oraz przynoszenia ukojenia w czasach rozpaczy, ale może być również wykorzystywana jako broń ucisku, pozwalając potężnym jednostkom usprawiedliwić nadużywanie władzy, a nawet pogrążając narody w wojnie. Historie tej księgi są naprawdę osobliwe, z postaciami, które często wydają się większe niż samo życie, uwikłane w wątpliwe sytuacje, a wszystko to obserwowane przez wiecznie rozgniewane, ale wszechmocne bóstwo. Grecy zazdrościliby jej dramatyzmu, a Wikingowie przemocy. Jednak te historie przetrwały tysiąclecia i przetrwały w różnych kulturach, ponieważ są w nich osadzone uniwersalne tematy, które znalazły wyraz nie tylko w wielkich dziełach sztuki czy literatury, ale nawet w życiu codziennym, niezależnie od tego, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, czy nie. W królestwie tego chrześcijańskiego mitu żyją jednostki, czasem prawdziwe, czasem wyimaginowane, które wchodzą w kontakt z bytami prosto z fantastycznego bestiariusza. Smoki, jednorożce, wszelkiego rodzaju wężowe stworzenia, osobliwe hybrydy, anioły z oczami pokrywającymi każdy centymetr ich istoty i wiele innych. Jednak żadne z nich nie wzbudziło takiej ciekawości jak Nefilimy. Wymienieni w Księdze Rodzaju jako potomstwo synów Boga i córek rodzaju ludzkiego, Nefilimy są wymieniani tylko dwa razy w kanonicznej Biblii. Pomimo swojej zwięzłości te dwa fragmenty w połączeniu z innymi starożytnymi odniesieniami wywołały znaczące spekulacje na temat tożsamości tej enigmatycznej rasy. Zastanawiając się nad skąpymi informacjami, jakie posiadamy na temat Nefilimów, możemy zadać sobie pytanie, być może dziwaczne. Czy upadłe anioły rodzą Nefilimy? A może Nefilimy są świadectwem tego, że kosmici skrzyżowali się z pierwotnymi ziemianami? Odwiedzając najstarszy zachowany materiał źródłowy na temat Nefilimów, Księgę Rodzaju, daje nam to frustrująco krótkie wprowadzenie dla tych nieuchwytnych istot. W biblijnej kosmologii mroczny okres między upadkiem człowieka a wielkim potopem, o którym mowa w Księdze Rodzaju, określany jest jako Enediluvian. To właśnie w tym okresie mówi się, że Nefilimowie chodzili po ziemi. W czasach przedpotopowych Bóg opłakiwał niegodziwość tkwiącą w sercach ludzkości. Wśród wielu historii, które mają miejsce w tym czasie, jest ta o synu Adama i Ewy, Kainie, który zamordował ich drugiego syna, Abla. Jednak ich drugi syn, Set, został ojcem rodu, z którego po 9 pokoleniach rodzi się Noe. Szacuje się, że okres między stworzeniem Adama a potopem Noego obejmuje około 1656 lat. Stąd, choć tylko krótko wspominany, Nefilim mogli hipotetycznie chodzić po ziemi przez ponad 1000 lat, zanim nadszedł potop. Nefilim jest tłumaczony jako giganci, więc od samego początku terminologia dotycząca tych enigmatycznych istot jest niejasna. Prowadzi to do innych pytań dotyczących ich związku z synami bożymi. Czy Nefilim narodzili się ze związku tych bosko-anielskich bytów z ludzkimi kobietami? Co sugerują słowa? Byli to dawni potężni bohaterowie, sławni mężowie. Księga Rodzaju nie podaje żadnych dalszych szczegółów, ani nie odpowiada na żadne z tych pytań. Narracja w Księdze Rodzaju przechodzi bezpośrednio do opisu Arki Noego i kończy się zniszczeniem każdej żywej istoty na powierzchni Ziemi, pozostawiając tylko Noego i tych, którzy byli z nim w Arce jako ocalałych. Wielki potop całkowicie zniszczył Nefilimów. Noe i jego rodzina prawdopodobnie ich nie znali, ponieważ historia Nefilimów z Księgi Rodzaju dobiegła końca, zanim zdążyła się rozpocząć. Nefilim pojawiają się w Biblii jeszcze tylko raz, w Księdze Liczb. Tym razem otrzymujemy przybliżoną informację o ich wielkości. Oto jeszcze dwie informacje. Pierwszą z nich jest duży rozmiar Nefilimów. Druga wskazuje na ich pochodzenie. Anak był przodkiem innej rasy gigantów zwanej Anakim. Jednakże jeśli Nefilim zostali wymazani podczas potopu w Księdze Rodzaju, to byłoby niemożliwe, aby pojawili się w Księdze Liczb, ponieważ ta ostatnia ma miejsce po Wielkim Potopie. Zamienność nazewnictwa Nefilimów z gigantami w różnych wersjach komplikuje mocno sprawę. To, czy Nefilimowie z Księgi Rodzaju są tymi samymi Nefilimami, o których mowa w Księdze Liczb, zależy wyłącznie od interpretacji czytelnika i tłumaczenia Biblii. Nefilim jest jednym z najbardziej interesujących tematów, ponieważ główne informacje, które posiadamy na jego temat, pochodzą ze źródeł spoza Biblii, które są ogólnie uważane za niekanoniczne lub biblijne apokryfy. Jednym z takich źródeł jest Księga Henocha, która według tradycji została napisana przez pradziadka Noego. Tekst ten zawiera dalsze wyjaśnienia mitologicznej tradycji Nefilimów, która odnosi się do fragmentu Księgi Rodzaju. Henoch żył tysiące lat temu w oparciu o oś czasu przedstawioną w Księdze Henocha, ale naukowcy uważają, że została ona napisana około 200 roku przed naszą erą, przed narodzinami Chrystusa.
jeśli nie jesteście zaznajomieni z Księgą Henocha. Jest ona uważana za kanoniczną, ale tylko w etiopskiej społeczności żydowskiej. Chociaż tekst ten był kiedyś wysoko oceniany zarówno wśród chrześcijan, jak i Żydów przez około 500 lat, jego tematyka dotycząca upadłych aniołów, jak przyjrzymy się za chwilę, była postrzegana jako kontrowersyjna. Kiedy jakiś temat wzbudza kontrowersje, często spotyka się z próbami wymazania go z historii. Około 397 roku naszej ery, Filastriusz biskup Bressi sporządził listę 384 herezji, w tym Księgi Henocha. W II wieku rabin Szymon ben Jochaj rzucił klątwę na tych, którzy odważyli się przeczytać ten tekst. Z czasem Księga Henocha popada w coraz większą niełaskę, a jej kopie zostały zakazane, zniszczone i zaginęły na prawie 1000 lat. Jednak w 1773 roku szkocki badacz James Bruce odkrył, że Kościół etiopski zachował i czcił Księgę Henocha, traktując ją na równi z innymi księgami biblijnymi. Około 50 lat później oksfordzki profesor Richard Lawrence opublikował pierwsze angielskie tłumaczenie. Pomimo jej niejasności uważa się, że Nowy Testament zawiera prawie 100 odniesień do Księgi Henocha. Podkreśla to, że Księga Henocha z jej rozszerzoną narracją na temat Nefilimów jest w dużej mierze uważana za poza granicami głównego nurtu nauk chrześcijańskich i żydowskich. Niemniej jednak, chociaż Księga Rodzaju i Księga Henocha zostały napisane przez różne osoby w różnym czasie i chociaż ich treść wzajemnie się uzupełnia, pełne zrozumienie mitu Nefilimów pozostaje nieuchwytne. Tutaj zagłębimy się w Księgę Henocha, aby zbadać jej portret Nefilimów. Księga Henocha wspomina, że Nefilimowie powstali ze związku synów Boga i ludzkich córek, zaaranżowanego przez anioła o imieniu Semjaza, znanego również jako Semesai, Aza, Uza i Oza. Semjaza przewodził grupie aniołów zwanych strażnikami, którym Bóg powierzył zadanie nadzorowania rodzącego się gatunku ludzkiego w okresie przedpotopowym. Księga Henocha przedstawia niektórych strażników jako dobrych, a innych jako złych. Semjaza, przywódca tych drugich, przekonał 200 innych strażników, by ulegli swoim pragnieniom i kopulowali z ludzkimi kobietami. I wszyscy inni wraz z nimi wzięli sobie żony, a każdy wybrał sobie jedną i zaczęli chodzić do nich i kalać się z nimi i nauczyli się ich uroków i zaklęć i wycinania korzeni i zaznajomili się z roślinami. Fragment ten oferuje bardziej szczegółowy opis Nefilimów i ich anielskich przodków niż Księga Rodzaju czy Księga Liczb. Podczas gdy Księga Rodzaju krótko wspomina o tym związku, Księga Henocha zagłębia się w mroczne szczegóły tych anielskich istot łączących się w pary z ludzkimi kobietami. Podaje nawet konkretne wymiary Nefilimów, stwierdzając, że mieli oni 3000 łokci, co w przybliżeniu równa się 15 setkom metrów. Tak więc, kiedy Księga Liczb opisuje Nefilimów jako sprawiających, że ludzie wyglądają jak koniki polne, nie była to przesada. W rozdziale 8 inny złowrogi strażnik o imieniu Azazel wraz ze swoimi zwolennikami dalej deprawował ludzkość, ucząc ich tajników wykuwania broni, tworzenia pięknych przedmiotów i kosmetyków z ziemskich materiałów oraz sztuki astrologii. Ta zakazana wiedza przypomina mit o Prometeuszu, który ukradł bogom ogień dla ludzkości. Obserwując to zepsucie, aniołowie Michał, Uriel, Rafael i Gabriel byli przerażeni i zgłosili swoje spostrzeżenia Bogu. Bóg jest niezadowolony, gdy dowiaduje się, co jego niegdyś lojalni strażnicy robią na ziemi. Wysyła Uriela, aby poinformował Noego, że jest bliski zalania całej planety, aby oczyścić ją z chaosu spowodowanego przez Samajaza i Azazela. Bogu szczególnie zależy na wyeliminowaniu Nefilimów, ponieważ są oni żywym dowodem grzesznych działań strażników i groteskową kpiną z ludzkości. Zasadniczo Bóg ma zamiar nacisnąć ogromny przycisk reset, ale chce ocalić Noego i jego rodzinę, aby ponownie zaludnić świat i rozpocząć nową erę wolną od grzechu. Chociaż termin ten nie pojawia się w Biblii, 200 strażników, którzy podążali za Semjazą, byłoby znanych jako upadłe anioły. Ze względu na ich poważny upadek z łaski, ich potomstwo, Nefilimowie, również czeka wieczne potępienie. Teoria starożytnych kosmitów lub starożytnych astronautów jest niezwykle kontrowersyjna, ale niezaprzeczalnie zabawna. W ciągu ostatnich kilku dekad stała się stałym elementem popkultury, w dużej mierze dzięki ekscentrycznemu szwajcarskiemu ufologowi Giorgio Tsoukalasowi i jego popularnemu programowi History Channel Ancient Aliens. Wcześniej bestsellerowa książka Richa Van Dankena z 1968 roku, Chariots of the Gods, położyła podwaliny pod obecne hipotezy starożytnych kosmitów. Pomimo swojej powszechnej atrakcyjności, teoria starożytnych kosmitów nie jest akceptowana przez współczesnych historyków i archeologów i jest mocno umieszczona w sferze pseudonauki i pseudohistorii. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tą teorią, uważa się, że istoty pozaziemskie odwiedziły Ziemię 1000 lat temu,
a starożytni ludzie interpretowali tych gości jako bogów. Zgodnie z tą teorią, historie o bogach dokonujących cudów były w rzeczywistości relacjami kosmitów demonstrującymi zaawansowaną technologię, a pierwsi ludzie, pozbawieni środków do zrozumienia, mogli zracjonalizować te doświadczenia jedynie przez pryzmat boskości. Odpowiedni podzbiór tej teorii zakłada, że ludzie są potomkami tych starożytnych przybyszów z kosmosu. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób niektórzy ufolodzy wykorzystywali strażników i nefilimów, aby wesprzeć ideę związku ludzkości ze starożytnymi przybyszami z kosmosu. W swojej książce Teoretyk zjawisk paranormalnych Scott Alan Roberts stawia szereg intrygujących pytań dotyczących nefilimów. Kim naprawdę byli nefilimowie? Roberts sugeruje, że nefilim mogli być potomstwem istot pozaziemskich i ludzi, podważając tradycyjny pogląd o nich jako istotach czysto mitologicznych. Dlaczego byli uważani za tak znaczących w starożytnych tekstach? Twierdzi, że znaczenie nefilimów w starożytnych pismach świętych może wykazywać na ich znaczący wpływ na wczesną cywilizację ludzką, potencjalnie jako gatunek hybrydowy powstały w wyniku interwencji kosmitów. W jaki sposób ich historie pokrywają się z globalnymi mitami i legendami? Roberts bada podobieństwa między narracją o nefilimach a innymi starożytnymi mitami na całym świecie, wspólny wątek pozaziemskiego wpływu na różne kultury. Analizując te pytania, Roberts i inni zwolennicy teorii starożytnych kosmitów starają się wypełnić lukę między mitologicznymi narracjami a możliwością pozaziemskiej interwencji w historię ludzkości. Perspektywa ta oferuje fascynującą, choć kontrowersyjną interpretację, która rzuca wyzwanie konwencjonalnemu rozumieniu i zachęca do dalszych badań nad pochodzeniem ludzkości i potencjalnym wpływem istot z innego świata. Według Robertsa opowieści o związkach seksualnych między istotami niebiańskimi a śmiertelnikami, po których następuje apokaliptyczna powódź, są powszechne w wielu kulturach na całym świecie. Narracje te pojawiają się w mitologiach Greków, Rzymian, Egipcjan, Eskimosów, Majów, Toba, Lepcza, Wogel, Celtów, a także w starożytnych legendach z co najmniej 600 innych kultur. Ten szeroko rozpowszechniony motyw rodzi pytanie, czy strażnicy byli naprawdę boskimi istotami, czy też byli istotami pozaziemskimi mylonymi z bogami przez starożytnych ludzi? Czy może to wyjaśniać, dlaczego tak wiele kultur dzieli podobne historie o ludziach łączących się w pary z tymi tak zwanymi boskimi istotami? Chrześcijański badacz kosmitów Chuck Missler w swoim artykule z 1997 roku The Return of the Nephilim skupia się na wyrażeniu, a także po tym z Księgi Rodzaju, aby zbadać możliwość, że strażnicy lub istoty pozaziemskie kontynuowały swój wpływ po Wielkim Potopie. Missler zauważa wzmianki o gigantach w późniejszych historiach Starego Testamentu, takich jak Refalim, Emim, Horim i Zamuzim i sugeruje możliwy związek między tymi rasami a nefilimami. Prowadzi to do kilku intrygujących pytań. Czy nefilimowie mogli przetrwać Wielki Potop i czy nadal współistnieli z ludźmi? Jak długo te pozaziemskie istoty miały wpływ na ludzkość? I czy chrześcijański Bóg pozwolił im przetrwać, ponieważ on również był istotą pozaziemską? Pytania te, choć spekulatywne, wzbudzają ciekawość i zdumienie. Missler zasugerował również, że te obce istoty były z natury demoniczne, wysłane na Ziemię, aby ingerować w ludzką genetykę i zepsuć linię krwi Jezusa. Teoria ta sugeruje ponadto, że współcześni ludzie mogą nosić krew nefilimów, kosmitów lub demonów. Chociaż implikacje te są niejasne, z pewnością stanowi to intrygującą przesłankę dla powieści science fiction, nawet jeśli wydaje się to naciągane. To tylko wierzchołek góry lodowej. Badania nad nefilimami obejmujące zarówno sferę akademicką, jak i pseudonaukową są rozległe i nie mogą być w pełni omówione w tym filmie. Ostatecznie mit o nefilimach pozostaje nierozwiązalną zagadką, chociaż jest mało prawdopodobne, aby Ziemia kiedykolwiek utrzymywała gigantyczne humanoidy, obecność lub nieobecność nefilimów w biblijnym kanonie nadal inspiruje fascynujące pytania o pochodzeniu ludzkości i napędza pseudonaukowe spekulacje, gdy staramy się zrozumieć nasze miejsce we wszechświecie. To tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie, co sądzicie o nefilimach. Czy uważacie, że są to postacie boskie, pochodzące z Biblii, istniały czy nie istniały? A może rzeczywiście są to kosmici? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli macie pomysł na następny film, piszcie. Do widzenia.